Sprytny trik na Kinder Niespodzianki. Wiem, co jest w środku, zanim je kupię. Wasze dzieci lubią Kinder Niespodzianki? Nie kupuj ich, zanim obejrzysz ten film. W sklepach pojawiły się jajka z figurkami. Jeśli chcesz mieć najfajniejszą zabawkę, weź kilka jajek i pójdź na dział z warzywami. To właśnie tam znajduje się waga. Następnie połóż pojedynczo jajka na wadze. Jeśli jajka mają poniżej 32 gramów, nie kupuj ich. To znak, że jest w nich jakaś lżejsza zabawka. Jeśli mają powyżej 33 gramów, to dobry znak. W środku będzie znajdować się porządna figurka z postacią z filmu. Kupiliśmy na tez trzy cięższe jajka i jedno lżejsze. Zobacz, co było w środku. Otwieramy lżejsze jajko. Jest tam płaska zabawka. Teraz, otworzymy cięższe jajka. W ich wnętrzu znajdują się fajniejsze zabawki, figurki, które są uwielbiane przez dzieci. Następnym razem, zanim kupisz jajko niespodziankę, połóż je na sklepową wagę. Były pracownik zdradził nam mroczne sekrety sklepu z elektroniką. Jeśli kod towaru kończy się cyfrą 6, to nie kupuj tego produktu. Kilka cennych trików właśnie Ci pokażemy. Czy zdarzyło ci się, że sprzedawcy polecali ci akurat inne produkty, widząc wyraźnie, że jesteś zainteresowany kompletnie innym urządzeniem? Dlaczego tak się dzieje? Zarobki takich sprzedawców, a raczej tak zwanych doradców klienta, bazują w głównej mierze na prowizjach, a jak na prowizjach, to z pewnością liczy się ilość, a nie jakość najczęściej doradzają nam to, co opłaci się im, a nie nam. Wyjaśnimy Ci teraz wiele trików sprzedawców, jak i sklepów, które uchronią Cię przed nieudanymi zakupami. Występuje coś takiego jak kod oznaczeń. To ten kod informuje sprzedawcę i również nas, ile wyniesie premia dla pracownika po kupnie przez nas danego produktu. Numer ten widnieje na każdej etykiecie informacyjnej produktu, konkretniej w górnym prawym rogu. Numer ten składa się z ciągu liczb, ale to dwie ostatnie są najważniejsze. To one mówią, jaki sprzedawca będzie miał mnożnik premii za to, że sprzedał ten produkt. Dany sprzęt jest wyceniany od 1 do 6, gdzie jak możemy się domyślić, jeden punkt to najmniej, a 6 punktów to najwięcej. Czyli produkt z numerem 6 to sprzęt wyprzedażowy, z ekspozycji lub wybrakowany. Natomiast w innym sklepie tą informację znajdziemy co prawda również na etykiecie informacyjnej produktu, ale już w innym miejscu. Ten znajduje się w kwadraciku. Zamalowany kwadracik z numerem 1 oznacza największą premię dla sprzedawcy, natomiast pusty kwadracik z jedynką oznacza niską premię. Numer 2 do sprzęt często nieopłacalny oraz wysoką premię dla sprzedawcy. Kwadracik z numerem 2 i 3 wyznacza produkt stary i czasami uszkodzony, ale za to za sprzedaż tego produktu przyniesie największą premię dla sprzedawcy. Pamiętajcie, nie obwiniajcie teraz sprzedawców tych sklepów. Nie oni są winni, a system sprzedażowy, jaki panuje w tego typu sklepach. Wózki w sklepie Obi mają ukrytą funkcję. Nadal większość klientów o tym nie wie. Ukryta jest ona w górnej części wózka. Górny koszyk przeznaczony jest na drobniejsze produkty, które można kupić w marketach budowlanych. Okazuje się, że jego powierzchnię można w łatwy sposób powiększyć. Wystarczy chwycić za uchwyt z przodu i pociągnąć w stronę przednich kół wózka. Koszyk rozsunie się, tworząc dodatkowe miejsce na zakupy. Wiedziałeś o tej funkcji wózków z Obi? Większość osób nie wie, że wózki w Lidlu mają taką funkcję. To ukryta funkcja, która bardzo ułatwia robienie zakupów. W tym filmie pokażę ci, jak z niej prawidłowo korzystać. Duże wózki w supermarketach mają kilka ukrytych funkcji, które zostały zaprojektowane z myślą o klientach. Rozglądając się po sklepie, zauważyłam, że większość osób nie ma o nich pojęcia. Poprawne korzystanie sprawi, że unikniemy w sklepie wiele stresujących i irytujących sytuacji. Nowe wózki w Lidlu na pierwszy rzut oka nie wyróżniają się niczym szczególnym. Jednak w prawne oko zauważy na dolnej części pojawiła się czerwona wajcha. To ona jest jednym z ukrytych udogodnień. Znajduje się pomiędzy tylnymi kołami wózka pod samym dnem kosza. Wystarczy ją lekko pociągnąć do siebie. Po rozłożeniu powstaje dodatkowa przestrzeń na zakupy. Powstała ona z myślą o osobach starszych lub takich, które nie mogą dźwigać. Jej rozmiar idealnie pomieści dwie zgrzewki wody. Jest tak nisko, że nie trzeba się siłować z ciężkimi zakupami. Można bez problemu postawić je na wózku. Już więcej nie będziecie skarżyć się na ból pleców po dużych zakupach. Daj znać, z jakiego miasta nas oglądasz. Nie jest to jednak jedyna funkcja nowych wózków. Kolejna jest w górnej części, zaraz pod uchwytem do prowadzenia. Wystające części kosza to nie jest ozdoba. Większość osób wiesza na niej torby, jednak można wykorzystać je w innym celu. Pierwszym działem w supermarkecie jest ten z warzywami i owocami. Jeśli położymy delikatne produkty na dnie kosza, w trakcie zakupów możemy niechcący zgnieść je innymi produktami. Aby tego uniknąć, wystarczy przewiesić je za wystających wypustach wózka. Pomidory, owoce i delikatne wypieki będą tam bezpieczne. A ty bez obaw będziesz mógł wrzucać puszki i kartony na dno koszyka. Znałeś te funkcje koszyków? Korzystasz z nich na co dzień? Ten symbol na bilecie lotniczym oznacza problemy. Podróżujący samolotem woleliby go unikać. Cztery litery S, które są wydrukowane na karcie pokładowej, to znak, którym posługują się lotniska. O co z nim chodzi? Został on wymyślony przez Administrację Bezpieczeństwa Transportu w Stanach Zjednoczonych. To system selekcji pasażerów. Jeśli dana osoba ma cztery litery S. To znak, że została wybrana przez pracowników lotniska lub losowo. Od razu może spodziewać się, że jej wejście do samolotu będzie opóźnione o nawet 30 minut, ponieważ zostanie poddana szczegółowej kontroli osobistej. Jej bagaż podręczny również zostanie przeszukany. Jest to standardowa procedura. Często podczas kontroli wymagane jest zdjęcie niektórych części garderoby. Dodatkowo może zostać pobrany wymaz z dłoni, który sprawdzany jest na obecność materiałów wybuchowych. Z pewnością nie jest to powód do stresu. Niestety, może być irytujące, zwłaszcza gdy ktoś jest zmęczony lub spóźniony na swój lot. Dlatego zawsze warto z wyprzedzeniem wybierać się na lotnisko. Jeśli zauważycie symbol kilku esek na swojej karcie, nie odkładajcie pójścia na kontrolę na ostatnią chwilę. Zawsze noszę kredkę w portfelu, uratowała mnie w wielu sytuacjach, dzięki niej uniknęłam sporo problemów. Kiedy poznasz trzy powody, dla których mam taką kredkę, sam zaczniesz ją nosić w swoim portfelu, możesz z niej skorzystać w każdej chwili. Kredkę przed włożeniem do portfela zawiń w kartkę. Kartka ochroni inne dokumenty czy pieniądze przed zabrudzeniem. Przyda się też czasami do pisania czy rysowania. I to jest pierwszy powód. Kredką zawsze możesz coś napisać: zapisać numer telefonu lub adres. Możesz też w kryzysowych sytuacjach wezwać pomoc. Taką kredką napiszesz nawet na dłoni. Ołówek i długopis też do tego służy, dlaczego więc ich nie nosić w portfelu? Kiedy ołówek się złamie, a długopis wypisze, nie będziesz ich mógł już użyć, w przeciwieństwie do kredki. Drugi powód to bezpieczeństwo twojej karty płatniczej. Na pewno nosisz jedną lub dwie takie karty w portfelu. Kredka usztywni portfel. Dzięki niej portfel się nie zgina, więc twoje karty są bezpieczne. Nie złamią się. Może nigdy ci się to nie zdarzyło, ale różnie bywa. Trzeci powód to małe dzieci. Kiedy podróżujesz, zawsze taką kredkę możesz też dać dziecku. Będzie miało zajęcie bez względu na to, czy jedziecie autem, czy lecicie samolotem. Każde dziecko lubi rysować.